Monika Andrzejczak, dzień dobry. Zaczynamy od sprawdzenia jakości powietrza. Mapa na ogół zielona, czyli jest dobrze albo bardzo dobrze. A co na pogodowych mapach? W nocy temperatura poniżej 10 stopni spadnie w południowo-wschodnich regionach. Tam najpogodniej, tylko nad ranem, możliwe mgły. Najcieplej ma być miejscami na zachodzie, 13 stopni. W wielu regionach popada deszcz, a na wybrzeżu niewykluczone nawet pojedyncze burze. W czasie przechodzenia frontu mocniej powieje, ciśnienie ma szybko spadać. Przed południem jeszcze bez opadów i sporo słońca na południowo-wschodnich krańcach Podkarpacia. Nie powinno też padać od ziemi lubuskiej po część Kujaw, ale będzie się chmurzyć. Poza tym będzie się pojawiał przelotny deszcz, trochę mocniejszy od Pomorza po Podlasie, regiony wschodnie i na południu kraju. Wiatr najwyżej umiarkowany. Po południu w wielu miejscach czasami popada deszcz, a burze pojawią się na Pomorzu i od Mazur przez centrum po Śląsk. Na termometrach raczej koniec lata, od 14 do 19 stopni. Do tego umiarkowany wiatr, południowy i południowo-zachodni na wschodzie, północno-zachodni na zachodzie. Dopiero wieczorem ciśnienie znów zacznie rosnąć. W piątek mało słońca, więcej chmur, niemal wszędzie trzeba się liczyć z przelotnym deszczem, zagrzmi gdzieniegdzie na wschodzie kraju i na wybrzeżu. Nadal chłodno, do tego chwilami trochę bardziej odczuwalny wiatr. W sobotę najwięcej chmur na północy, poza tym jaśniejsze niebo i może trochę więcej słońca. Jednak miejscami i tak popada, nieco mocniej na Pomorzu i w górach. Przy zachodniej granicy możliwe burze, tam będzie najcieplej około 20 stopni, a najchłodniej na Suwalszczyźnie 15. Początek września być może pogodniejszy będzie. Do zobaczenia.